Cześć, witajcie, ja jestem Ptak, a to jest Elenuar z powrotem. Jak zawsze zaczynam nagrywać i nagle dowiaduję się, że hej, mam chrypę, może powinien przestać, ale nie, dlaczego, po co? Musiałem jeszcze raz obejrzeć ten film i nie wiadomo dlaczego save był przed. No w sumie to jest logiczne, bo jakby ktoś jakiś dłuższy czas nie grał, to chciałby przypomnienie, no jednak ja bez możliwości pomięcia byłem troszeczkę smutny. Czy tutaj mieliśmy wyjść? Nie mam pojęcia, czy akurat tutaj. On tu wsiada, więc to chyba nasz samochód, tak? No dobra. A, no tak, E się wsiadało. Włączyłem maksymalne ustawienia graficzne, zwiększyłem właśnie je, żeby sprawdzić, jak to będzie działało. No, chyba działa dobrze, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo na razie to jest dopiero początek. O, to kurwa, no kto tak jeździ w ogóle, zatrzymuje się w takim miejscu, bez sensu. Shipped out in early 45 as a first lieutenant on the Okinawa campaign. Wounded, shipped back home. A year on the beat, out here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No, you were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready, finished? The Emperor Hirohito himself leading. All units of 459 just occurred in 6th and Ceres. Any units ahead of code 2 identified. Walić te zgłoszenie, jedziemy do misji głównej. Może innym razem ogarniemy to. Nie jesteśmy już glinami, tym się powinny zajmować gliny. Jesteśmy detektywami, my zajmujemy się sprawami kryminalnymi, a nie jakimiś tam brzezimi mieszkami na ulicy. Unfit for service. Fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riots. Okej, mogliśmy chociaż trochę wolniej jeździć i wysłać co jeszcze do PD mają. No ale niech będzie mi misja. Tak, to ty, Bekowski. Polak w ogóle. Ach, mamy Polaka w grze, kurde, jaka duma w ogóle. Och, super. Dlaczego nie możemy grać Polakiem? To już w ogóle byłoby fajne. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give him your story and you'll be all right. Mhm. Czyli to będzie gościu do przesłuchania, tak? Okej, ale pogadamy z nim na końcu. Jak już się dowiedziałem od was, nie musiałem z tą kobietą tak szybko gadać. Z tamtą, co dla początku spieprzyłem w pierwszym odcinku. Mogłem troszeczkę się bardziej zastanowić i no i teraz zamierzam poprawić moje błędy. Dostałem kilka wiadomości na PW z groźbami, że zjebałem nieźle, więc spokojnie, już wszystko mam pod kontrolą, już to wszystko ogarniam. Jest tu kosz. Jestem oficer Hart, Phelps, traffic. Co masz? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. Aha, dobra. Car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Okej, spoko, masz dużo czasu. Na razie sprawdźmy od razu tutaj przy koszach, coś jest, może. Tu przy koszach nic nie ma. Tutaj też nie widzę śladów żadnych. Wykryte poszlaki, tak? Ale w jaki sposób te poszlaki są widoczne? To jest to duże? Czyli samochód nam wykryło, tak? Dobrze rozumiem? Okej, dobra, no to samo. O Jezu! Ile tam krwi jest! Do wuja pana. A coś tu jest? Co to znalazłeś? Fajeczki, tak? Dobra, to nie ma związku z prawą. Jezu, myślałem, że jak on to podnosi, to jest ważne. Okej, mamy tu samochód. Ogarnijmy samochód z tej strony. O, jest achievement, fajnie. No, zdecydowanie straciła dużo krwi. Co najmniej, to jest mało powiedziane. Straciła w uj krwi. Serio. Serio w uj krwi.
Aha. Jeśli nie wiem, co muszę to za bardzo zrobić. No jest, no widzę, no fajny, no, ładny. O, otworzyć bagażnik. Dobra, otwieram bagażnik. Tu jest jakiś papier. Zobaczmy, co ten papier, co to jest, co znaczy. Pewnie jakiś rachunek, co? Rachunek, serio. Jezu, w tych grach to jest takie przewidywalne. Zawsze są rachunki, weksle, takie informacje, serio. 3 dolary za żywą świnię? Tanie są. Okej, okay, to się przyda, pewno. To jest, co to jest, co to jest to? Zmieniał opony ostatnio? Aha, dobra, to się nie przyda, czyli nie zmieniał żadnej opony. Przecież to będzie jakiś ślad, że może opona coś, coś. Okej, czy mamy bagażnik ogarnięty? Teraz tutaj zapytamy jeszcze tego gościa, co możemy? Możemy, zapytajmy go, co on tutaj powie, koronerze kochany. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. No nie jest w bagażniku, zdecydowanie nie jest w bagażniku. Czyli powinniśmy najpierw do niego zagadać, a później do bagażnika, no ale... Nieważne. Dobra. O! To się obok tego gościa jest tutaj. Dobra. Okej, okay, da się to? To jest ze sprawą związane, co? Jest, bo już bym mówił, że coś jest nie tak. Podnieś te papiery. Co, znowu rachunek jakiś? A, portfel! Dobra, myślałem, że to będzie jakiś, wiecie, taki notatnik, nie? I tam będzie napisane nazwiska jakichś gości. Aha, prawo jazdy Adriana Blacka, tak? Mężczyzny na rasy białej, 32 lata, 183 cm wzrostu. Pewnie kochanka, co? To jest zdjęcie jeszcze. Zakładam, że to on i ona, tak? No, zdecydowanie, bo teraz chyba jest gościu martwy już. Czy coś jeszcze? No nie, to chyba wszystko. Są tu jeszcze okulary, ale no chyba są bez związku, co? Tak mi się wydaje. Chociaż jak tu stoją, to chyba nie są bez związku w sumie. Dobra, no to co? Jak zwykle przyjdzie. O, jest coś. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. No chyba normalne, nie? Jak się spsują, no to najpierw samemu próbujesz coś ogarnąć, a później dopiero zgłaszać to. Okej, okay, czyli mamy to ogarnięte. Tu coś jeszcze jest chyba, co? Jest. Wszystko policja zaznaczyła, więc to jest takie łatwe śledztwo, bo wszystko jest policyjnie zaznaczone. Teraz tylko wystarczy to ogarnąć, wszystko mniej więcej zobaczyć i tyle. Jest tu coś. Nie wiem, co tu jeszcze możemy gościu sprawdzić, no. No pójść, no chyba nie będzie patrzeć na rurę się całkiem. Całkiem cały czas, w sensie. Tutaj, a dobra, tu już byliśmy. Czy coś jeszcze jest? Tu jest? Tu jest chyba wszystko, co? Może tam dalej coś jeszcze zobaczymy? Ale to chyba dalej już nie będzie, to jak... No nie wiem, właśnie nie wiem. Zobaczmy jeszcze tutaj może. To już chyba jest ten poza terenem gry. Znaczy terenem misji, bo w grze to oczywiście jest. I już dla nasz gościu. A właśnie, mieliśmy z tym zagadać z tym gościem tutaj. To jest ten pracownik, tak? Bo on mówi, że jest prostym pracownikiem, więc to z nim trzeba zagadać. Okej. Okay. Teraz muszę się skupić, bo jestem takim debilem przy tych przesłuchaniach, że nie wiem. Okej. Okay. Skupmy się. You found the vehicle? Sure. So I just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I call the police. No, gość na razie brzmi tak wiarygodnie, wiecie. Dobra, no zacznijmy od jakiegoś pierwszego pytania, ogólnego w sumie. No to dlaczego on tu jest do cholery? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Jest skupiony, tak? Nie odwraca wzroku. Albo dobrze blefuje, albo mówi prawdę. Myślę, dobra, zaryzykujmy, że on mówi prawdę, co?
Czuję, że spieprzę to, dobra. Uwierzmy mu. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Aha. No dobra. Jak jest taki ptaszek, to znaczy, że dobrze odpowiedziałem, wszystko jest okej? Okay? Chyba mnie by cofnęło, nie? Chyba, że już nie będzie cofać, chyba, że ja spieprzyłem teraz wszystko już. No nie? Nie wiem. Lecimy po kolei, co? No to co on wie na temat Adriana? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Trochę zwrócił wzrok niby, nie? Ale cały czas patrzy, nie? To jest... No... No chyba mówi prawdę, no taki jest... Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. Ale jaja, ty, chyba mam rację, bo odpowiada tak... Wiecie, no nie ukrywa żadnego, on tak mówi. O, widziałem, tak, gdyby on był za jakiś tam winny, no to powiedziałby, okej, nie widziałem, nie? I tak odwracałby wzrok, jak tak inne postacie robiły. No ale też nie wiem, może jednak coś tutaj niekoniecznie. Ach. No to dalej lecimy po kolei, nie? Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? No nie, no teraz to kituje z gościu. Tylko nie wiem teraz, czy zakwestionować, czy oskarżyć o kłamstwo, nie? Ja te dwie opcje was bardzo mylę. Nie wiem, czy może tłumaczenie jest niedokładne, czy coś, ale... No ja tutaj nigdy nie wiem, co zrobić, bo w pierwszym odcinku właśnie, czy na pierwszym, drugim... Miałem taki problem, że tam myliłem troszeczkę odpowiedzi, ale to nie ze względu, że tak dokładnie się myliłem, tylko że po prostu nie dopasowałem dobrze opcji. Tutaj widzicie, już tak brwiami pracuję, taki jest zmieszany, taki sztuczny uśmiech jest. Takie no, nie pytaj mnie. Nie wiem, czy zakwestionować, czy oskarżyć, ja bym oskarżył o kłamstwo, nie? Ale... Dobra, dobra. Zakwestionujmy. To może być dobra opcja. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Ale go zrobiłem. Pierwszy raz trafiłem. Dobrze. To chyba zaczynam czaić, co chodzi w tym systemie. Super. Dobra, no i ostatnie pytanie. To będzie kłamał, bo dalej, co? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Nie, mówi prawdę, co? No mówi prawdę, no teraz widać już taki spokojny wzrok. No mówi, uwierzymy mu. Was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Look dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. O, 4 na 4 story, uhu! Main! Idealnie. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Dobra, idziemy do niej, idziemy. Spoko, luz. Ale to zrobiłem, kurde, spodobało mi się, no to było lucky, nie? Ja czuję, że następny już będę spieprzał. No ale tu było widać, tu było tak. Jedynym problemem, jaki był tutaj do odganięcia, tym samochodem przyjechaliśmy czy tamtym? Tym, dobra. No ale to wyszło ładnie, jestem z siebie dumny, cholera. No miałem ten problem, czy oskarżyć o kłamstwo, czy bardziej właśnie powiedzieć mu, że zakwestionować go po prostu. No ja mam z tym problem, ale na szczęście trafiłem, kurczę. To jest, nie wiem, to chyba... Mam takie wątpliwości, czy to jest dobrze przetłumaczone, ale być może jest dobrze przetłumaczone, tylko po prostu tak ma, specjalnie jest, żeby takie wątpliwości były, nie? Ja też nie jestem pewien w sumie zawsze. Muszę sobie to przestudiować, co znaczy zakwestionować, co znaczy oskarżyć kłamstwo. Tak różnice takie, wiecie, w grze, co one służą, co one znaczą, co one robią. Where is Adrian?
If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, Phelps. It doesn't add up. No nie wiem, czy najpierw porzuciłbym bardziej bym porzucił zwłoki niż samochód. No właśnie bardziej bym dbał o zwłoki, trzeba je usunąć, nie? To jest chyba największy dowód, co? Chociaż w sumie może racja, bo samochód daje więcej informacji. No nie wiem. Fuck. Ale system jazdy w tej grze to jest taki drewniany, że to głowa mała po prostu. Samochody jeżdżą jakby chciały, a nie mogły. Who needs a second amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? A jaka jest druga poprawka? On mówi coś o tym, bo nie słyszałem. If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition, Rakowski. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Myślę, że ten Bekowski to jest kurwa jakiś gnój. Myślałem, że to taki dobry Polak będzie, a to taki... Aj, gnomek trochę bardziej. No i spoko, zapytajmy Blacka. Black Owny, czy jakkolwiek się to odmienia. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute. No była, tam była, no. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Na razie brzmi i wygląda autentycznie. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name InstaHeat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Well, let's check the place out. Come on. On coś mówił o tym. There's got to be something in here to go on. Idziemy zobaczyć ten boiler. Nie wiem dlaczego w ogóle... mój bohater wspomniał o tym boilerze, znaczy w sumie udał tak jakiś ważny temat. Są jakieś rurki, o co chodzi? To jest boiler? Co mam zrobić? Aha, i co? A i co mam zamontować? Tu chyba, co? To pasuje tutaj, tak? Najbardziej. No. Ta krótka rureczka będzie pasowała tutaj po lewej. Aha. A ta gdzie? Gdzieś tutaj? Nie. A tutaj można jeszcze. No to tutaj będzie pasowała. A i tu brakuje tej jednej, która nie tam jest, tak? A, czyli boilerowi brakuje właśnie akurat tej jednej rurki, która przyczyniła się do zabójstwa naszego tutaj zaginionego Adriana
Blacka, tak? Okej, no przypadek nie sądzę w sumie. Czyli o to chodziło z tym boilerem. Ja w ogóle nie połączyłem faktów, że ta rurka, którą tam znaliśmy, to ona właśnie nazywała się Instahit. Czy jakkolwiek tam się nazywa ta firma. Papierosy? Czy to prezerwatywa jest? Kavanaugh's. So who brought this home? I co, i brakuje zapałek, tak? No dobra, 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 jakieś informacje tu mamy. Jak się z telefonu korzysta? Aha, tu nie ma komórki, zapomniałem o tym. Fakt, dobra, jest tu gdzieś telefon na mapie pokazany. Znajdźmy ten telefon. Tu jest telefon, tak? Okej, zadzwońmy. A chciałem, klikałem strzałkę do przodu, żeby komórka wyciągnięta została przez bohatera, a tutaj chuja. Phelps, 1247. How can I help, detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, detective. One moment. Kavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thank you. No dobra, jeszcze coś byśmy tutaj przeczekali. No nie wiem, co tu jeszcze można znaleźć. Ja bym z nią pogadał, ale trochę, wiecie, po ostatnim sukcesie trochę cykam się zagadać. Żeby nie spieprzyć kolejnej rozmowy. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's. Yes, doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I'm going to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Ale te twarze są dziwne, tak niby dokładne, ale rozmazane. Masakra. O mój Boże, no dobra. A, więcej tych. Tu jeszcze więcej zużytych, tak? Mhm. Jakieś papierosy jeszcze są. Zobaczmy te papierosy, czy on pali? Nie chcę tego. Zobaczyć papierosy. Dobra, nie mogę papierosu zobaczyć, co ciekawe. Okej, okay, dobra, już nie będę próbował. Okej, okay, dalej. Co tu jeszcze można znaleźć? Może coś jeszcze w kuchni. Herbatkę, może ktoś był z gości, nie wiem, znajomi, cokolwiek. Coś w śmieciach może jest, nie wiem, stary, co to... O. Okej, czyli to nie jest ważne. A to jest ważne? Może biła go tym. Drukarka, nie, sorry, pralka. Dobra, czyli tu nic nie ma. Okej. Okay. Tam była gazeta, tak? Dobrze rozumiem? Ulotka jakaś. Rachunek. Dobra, ogarniaj to. To jest ważne. Aha. Drogę. $82. Nie wiem, to jakaś dziwna waluta była w sumie dolarkowa, bo... Wtedy widać ten dolar był dużo bardziej wartościowy. Wcześniej świnia za 3,5, zaraz boiler za 82, no to... Wonder if someone in the house bought this unit, knowing how they would use the parts.
No dobra. Bo mi tu śmierdzi trochę fejkiem. Okej, no zapytajmy ją chyba teraz już, co? Może, o, jeszcze tutaj, dobra, sypialnię trzeba jeszcze ogarnąć. Okulary? Czy będą w środku okulary? Będzie pusto, tak? No tak, tak, tak. A stenzel. Zgadza się jak najbardziej. Tutaj jeszcze, ja bym sprawdził jeszcze zdjęcie. Może jest gdzieś tam wkładka jakaś z informacjami z tyłu albo coś. Wiecie, co chodzi, data czy coś. Nicole? Kochanka, tak? Aha. Czyli okaże się, że być może ta kobieta tutaj jest nie do końca prawdę mówi, może mówić, bo być może ona tutaj spowodowała to wszystko, co tu się dzieje, tylko dlatego, bo dowiedziała się, że on ma kochankę. Aha. Czyli dopiero ma być, tak? Stary, okej. Znaczy, może chciał uciec z tą kochanką, co? Coś tu będzie, może? Kolejne zdjęcie, może tu też będzie jakaś wiadomość z tyłu. W separacji byli, może? No sprawdzam z tyłu, może tam też coś ma. Nieważne. No śmierć mi tu, ona będzie kłamać, coś czuję. No będzie kłamać. Czy coś jeszcze mogę znaleźć? Do czego prowadzą te drzwi? Pewnie do piwnicy, okej, tam nie możemy wejść, widać. Ja bym chciał jeszcze sprawdzić przed rozmową z nią. Jak ona się w ogóle nazywa? Kim ona jest? To jest Nicole? Chyba nie, co? Kim ona jest? Tu jest jakiś koszyk. Co jest w koszyku? Nic nie ma, tak? Okej, okay, dobra. Są jakieś zdjęcia. Sprawdźmy to. Albo tu jest coś jeszcze. No, niekoniecznie to chciałem sprawdzać. No ja też nie myślałem, żeby to jest przydatne, ale natomiast to... Też chyba nie jest przydatne, co? Mało przydatne też, jak myślę. Ale tutaj jest coś czerwonego. No ale to na dole chyba nie da się zobaczyć za bardzo. Jest jakiś piecyk, tak? Kominek, o. No dobra, ale tu zakończymy odcinek. Przepraszam, że tak kończę właśnie w trakcie przesłuchania praktycznie. Bo za chwilę będzie pewnie przesłuchanie. Ale jak się okazuje, za chwilę muszę po prostu wychodzić. Widzę, że tutaj czas mnie goni. Więc też nie chciałbym was przerywać podczas rozmowy. Po prostu zrobimy to następnym razem. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków z Ellen Noir. Siemanko, no i cześć. W następnym odcinku sprawdzimy, co się działo między tymi ludźmi. Jak na razie jest bardzo, ale to bardzo ciekawie. Siemanko, hej.